16, referendum to parę. Dlaczego jest nam to referendum? Ja się nie zgadzam, że to mamy referendum. W takim razie referendum jest przewodniczący komisji arbitrażowej. Tu jest wątpliwość, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Kolejność, jeszcze pani Jadwiga Pitner.
Ja chciałam tylko nadmienić, że na komisji był ten wątek, bo ja już byłem wpleciony w to uzasadnienie, że jak tutaj nazwa ulic Lubik, Basztowa, Dunajewskiego, Podwale, Piłsudskiego, Krasińskiego przechodzi przez dzielnicę pierwszą i tutaj w tym uzasadnieniu zabrakło mi tego fragmentu, że ona przejeżdża przez dzielnicę. Ostatnie zdanie to też coś. To jest tak, że jak coś jest dobre dla jednej części miasta, czy jednej grupy mieszkańców, to jak się robi jakieś zmiany, to się odbywa kosztem jakby czegoś. Rzadko się zdarza, żeby wszystkich zadowolić. Pamiętam tutaj taką dyskusję, którą prowadziłem na temat I-19. Ja twierdzę i moi najbliżsi sąsiedzi, że ona wspaniale teraz funkcjonuje i wspaniale się wsiada przy ulicy Starowiśnie. Natomiast ci, którzy byli przyzwyczajeni do starej trasy, no to są niezadowoleni, że nie jedzie przez Wipla. Natomiast ja muszę powiedzieć o jednej rzeczy, że ja korzystam z komunikacji miejskiej dość rzadko i dzisiaj tak się poukładało, że musiałem akurat jechać do nowej buty pod dom handlowy Wanda, do dentysty tam. Powiem szczerze, byłem mile zaskoczony, że wsiadłem w tramwaj o egzotycznym numerze 52 i w ciągu te tramwaje jeżdżą co 10 minut i ja na tym osiedlu, to jest początki osiedla Jagiellońskiego, gdzie przedtem jechałem 45 minut, byłem w ciągu 25 minut. Więc ja nie wiem, czy to znaczy... Mam tutaj wątpliwości, czy my jakby jesteśmy władni do tego, żeby uszczęśliwiać akurat czy w gminu. To się tak ładnie mówi, że jesteśmy radni mieście, tak mówią, że nie jesteśmy radnymi tam ze Śródmieścia, czy z Konu, czy z Podwórza, tylko jesteśmy radnymi wszystkich Krakowa. Natomiast wydaje mi się, że my powinniśmy w pierwszym rzędzie reprezentować interesy tych, którzy nas wybrali i tego miejsca, z którego się wychodzimy. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, Rady Baron. Ja chcę powiedzieć, bo ten problem, ja to podnosiłem na komisji, że Rada nie może podejmować uchwał, które nie dotyczą dzielnicy pierwszej. Trasa tego autobusu nie uległa zmianie na terenie dzielnicy pierwszej. Jeżeli chcemy podejmować jakoś tę uchwałę, to należałoby ją jakoś tak przeredagować, żeby to miało ręce i nogi. Wtedy nie miałem przy sobie statutu, mówiłem z głowy, przewodniczący się dopominał, żeby mu dokładnie wskazał. Więc ja mu teraz dokładnie przeczytam. Do zakresu działania dzielnicy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a także powierzone im przez Radę Miasta służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców. Dzielnicy, jej mieszkańców dzielnicy, a nie mieszkańców dzielnicy Kurdwanowa czy Biedanowa, na którym ta trasa uległa zmianie być może, 124, a nie na terenie dzielnicy pierwszej. Więc uchwała jest po prostu bez sensu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Radny Pasternak, proszę bardzo. Można, to ja mam krótką taką propozycję, żeby to po prostu nazwać, my to popieramy wniosek na tym dzielnicy, wtedy nie będziemy w sytuacji, że się wtrącamy w nie swoje sprawy, ale pozwoli pan, że teraz ja mówię, że w tej sytuacji ja nie zgadzam się ze stanowiskiem, że to nie dotyczy naszych mieszkańców, ponieważ jeżeli ktoś mieszka w dzielnicy pierwszej, to nie musi mieć paszportu w dzielnicy drugiej. Czasami musi jechać na wieczyste albo na czerwone maki. I akurat pierwsza wynik tej poprawki pozwalający, żeby gdzieś dało jechać przez most Zwierzyniecki jest uważam bardzo korzystny dla wszystkich mieszkańców Krakowa, obojętnie czy mieszkają w pierwszej, drugiej czy piątej dzielnicy. I jeszcze w przeciwieństwie do pana Walcewicza, ja bardzo dużo jeżdżę komunikacją miejską i intuicyjnie, nie bez jakiejś głębszej refleksji, ale widzę, że to połączenie przez most Zwierzyniecki może być bardzo wartościowe. Bardzo dziękuję za ten głos. Proszę poprawkę napisać. Nikt nie napisze poprawkę. Dziękuję bardzo. Pan radny Jakubowski. No niestety udzielam opinię pana radnego Barona. Czy by nie wyszło za niedługo, że
mieszkańcy Szczelnicy pierwszej zwrócą się do nas, pewnie eurodeputowany Tomik, czy byśmy spowodowali, żeby zbalić latały samoloty do Brukseli. Oni latają, latają w Warszawie. To jest przywodny interes mieszkańca dzielnicy pierwszej. Eurodeputowany do Brukseli latały, do Strasburga nie latały. No ale zaraz się okaże, że będziemy opinować. Co prawda to już nie jest gmina Kraków, tylko gmina tam Liszki czy Zabierzu. Ale za chwilę w żywotnym interesie eurodeputowanego Sonika będziemy zmieniać połączenia na aeroporcie. I niestety pan bardzo ma dużo racji, że posuwamy się do granicy śmieszności. Za chwilę możemy dojść do wniosku, że dworzec PKP też jest w naszej dzielnicy, więc będziemy się domagać połączeń kolonijnych dla dzieci do Gdyni, bo to też jest w żywotnym interesie mieszkańców dzielnicy pierwszej i tak dalej. No poza zaczynamy wchodzić w strefę absurdu niestety, dlatego ja będę zdecydowanie przeszkodą. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pani. Ja chciałam powiedzieć, że widziałam, ile podpisów jest za przywróceniem 124 na starą trasę i dlatego bardzo proszę radnym, żeby mieszkańców dzielnicy pierwszej. Tak. W takiej postaci jak naszą. Bardzo dziękuję. Proszę. Ja jeszcze trochę dziurko propozycji z pani radny, włącznie mieszkańcy Zakowa. Znaczy, może jeszcze jakiś naszych gości, którzy przyjeżdżają z Poza Zakowa. Więc tutaj no, ja wiem, że możemy to organizować do jutra, do pojutrza i tak dalej. No. Wakacje, wakacje. Ale dzieci jadące raz może będziemy uwzględniać. No, oczywiście. W rozkładzie jazdy PKP. Bardzo dziękuję, że radny Pasternak potrzebuje czasu na przygotowanie poprawki. Odrobinę potrzebuje. W takim razie ogłaszam 5 minut przerwy. Bardzo proszę, numer 16 porządku obrad na obecnej sesji w sprawie zmiany trasy autobusowej nr 24. W paragrafie pierwszym wykresa czytanie wnioskuje się do o zmianę, a w to miejsce wpisuje się Rada Dzielnicy pierwszej popiera starania mieszkańców dzielnic 3, 4, 7 i 8. No pozostała część paragrafu pozostaje bez zmian. Bardzo dziękuję. Czy jest głos w dyskusji? Zmienia się podstawa prawna. Tak. Tak. Proszę. Nie, podstawa prawna. Czy się zdał udowie? To ty panu nie wnioskujemy. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad poprawką. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Poprawka została zaakceptowana przez Radę. Czystem państwa jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Bardzo dziękuję. Uchwała wchodzi w życie. Przystępujemy do kolejnego.